Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku Specim 99. A w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nowe Meteor Gifty, a tak dokładnie mam ich 7000 sztuk. No i zobaczymy, czy uda w nich się trafić jakiegoś huge'a, może normal, może rainbow shiny. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. I od razu na start odpowiadam, dlaczego otwierasz drowerku 7000 giftów zamiast 10000? Uwierzcie mi, te gifty kupowałem przynajmniej kilkanaście godzin i udało mi się ledwo te 7000 z pomocą waszą, czyli widzów. Bo samemu czuję, że maksymalnie 4000 bym zbierał. Naprawdę te gifty tak ciężko kupić, bo ludzie je wykupują w pół sekundy, że to szok. Także powiedziałem, odpuszczę sobie, otworzę ci 7000, też będzie git. A może właśnie z tych 7000 wyleci nam Titanic. No jakby ktoś pytał, jaki koszt otworzenia, no to prawie bilion gemów. Nawet powiedziałbym, że więcej, bo przepłacałem za te gifty. No dobra, nie gadajmy o cenie tego gifta, tylko zacznijmy opening. Zaczynamy na Void Wardzie, piękna tutaj zielona kraina. Myślę, że sobie zaczniemy lekko spamić już na start ósemkami, żeby trafić. Fajnie, jakbym trafił coś dobrego. Ki Rainbow Huge'ek. Dawno nie trafiłem Rainbow Huge'a. Powiem wam szczerze, wczoraj miałem live'a i widz dał mi 20 takich giftów, tylko nie Meteor, tylko Dino. I z 20 chyba czy 40 giftów trafiłem mu shiny huge'a wartego 1-2 biliona. Także wczorajszy dzień miałem szczęśliwy, mam nadzieję, że dzisiaj również taki będzie. Bo na przykład oglądałem Expeleza, no to Expelez widzowie trafił 2 rainbow, 3 golden, chyba 5 normal z 10000, więc no jeden rainbow dla mnie też by był fajny. A ja sobie na razie używam glitched drive'ów, żeby dały mi tutaj szczęście, może enchanty też na jakieś szczęśliwe sobie zmieńmy. Niech będą takie nawet, no i zobaczmy. Dobra, teraz sobie trochę więcej ich otwórzmy. Pyk, 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 pyk. Może nawet z autoklikerem sobie otworzę, poczekajcie. Z autoklikerem będzie trochę szybciej. I zobaczymy, czy będziemy mieć pierwszego huge'a tutaj. Let's go, cała mapa w giftach. Jak to w ogóle wygląda? Czy jest pierwszy huge'ik? No huge'a nie ma, ale widzowie, jest Titanic. Patrzcie, Titanic party card, let's go. Tylko nie z tego gifta. O, pet surf nawet wyleciał, ale dobra. Tu sobie otworzyłem parę giftów rozgrzewkowych. Teraz idziemy na event, ponieważ event jest bardzo szczęśliwy. Mikro Guardian ostatnio dropnął tutaj Titanica, a dokładnie pod wodą. Dlatego ja w taki sam sposób zamierzam trafić mojego pierwszego Rainbow Shiny Huge'a. Let's go, płyniemy do przodu i otwieramy. Zobaczymy, czy coś tu fajnego się nam wyświetlili. Otwórzmy sobie ich trochę. Na razie z tego co widzę mam jakieś tam fortuny, poteczki, charm hamery. No ale huge'a nie widzę na horyzoncie, także otwieramy dalej, nie przedłużamy. Dobra, myślę, że styknie. Czy jest pierwszy huge tutaj? Uwaga widzowie, pływam i patrzę. Pływam pod wodą i patrzę. I chyba nie było huge'a, ale szybko zerknijmy. Albo wiecie co, dzisiaj nie zaglądajmy do ekwipunku. Dopóki nie zobaczę samemu, to nie zaglądam. Może na koniec odcinka się jakoś zaskoczę. No ale coś pod wodą nie oddała taktyka. Jeszcze tylko sobie luk na ilość otworzyliśmy. Na ten moment w ciągu chyba 2 minut 1000 giftów otworzyliśmy. No szybko to leci. Także otwórzmy sobie dalej, tym razem po czwórki otwórzmy. Bo czwórki są dla mnie bardzo szczęśliwe. Kto ogląda mój kanał trochę dłużej, to wie, że otwieram często po 4 gifty i wtedy wylatuje mi huge. Sprawdźmy, czy tym razem tak samo będzie. Let's go. Na razie, no dużo książek, których totalnie nie potrzebuję. Poteczek, TNT jakieś. Otwieramy, nie poddajemy się widzowie. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Dobra, styknie. Styknie i czy będzie pierwszy huge? No mógłby już polecieć. Znając życie, mi nie poleci na dzisiejszym odcinku ani jeden, a jakby otwierał mój widz, to by trafił już 4. Zawsze tak jest. No dobra. Ta miejscówka również dla nas nie oddała. Idziemy na Tech Warda może teraz pójdźmy. Albo zanim Tech Ward, mam jeszcze jeden plan widzowie. Zanim Tech Ward, to pójdziemy sobie dokładnie w to miejsce. Zawsze tu trafiam huge'a. Nie wiem jak, ale zawsze udaje mi się tutaj trafić huge'a. Więc hacker kraina jest dla mnie szczęśliwa i tutaj sobie otworzymy. Aż laguje. Sami widzicie jak to wygląda. Jakieś ścinki mam. Dobra, tu otwórzmy sobie trochę mniej giftów, bo nie zamierzam tu jakoś ultra spamić. Myślę, że styknie gdzieś tyle. Czy styknie tyle, czy nie styknie? Uwaga, hacker kraino, zawsze mi oddawałaś. Czy dzisiaj też tak będzie? Czy będę na plus z tego openingu? Muszę ogólnie dropnąć w future'ach bilion gemów, żeby być na zero z tego openingu. Czyli taki jeden golden albo rainbow shiny wystarczy. Nawet zwykły shiny by wystarczył. No ale zobaczmy, zobaczmy. Mamy jakieś książeczki, poteczki. No i chyba nic ciekawego nie poleciało. A otworzyliśmy już prawie 2000 giftów. To wiecie co, dobijmy do tych 2000 już. Czyli te 180 giftów jeszcze sobie szybko otwórzmy. I czy otworzyliśmy? Jeszcze nie otworzyliśmy. No to poczekajcie, musimy trochę więcej ich otworzyć. Dobra, teraz chyba już dobiliśmy moim zdaniem. No praktycznie, że tak. I czy mamy z pierwszych 2000 giftów huge'a? No niestety, widzowie jeszcze tutaj, ale nie ma. Nie ma. Trzeba zmienić miejscówkę, bo Void World, Hacker World oraz nowy eventowy world nie oddaje. Idziemy na Tech World. Może Tech World bardziej szczęśliwy będzie dla nas, także tu sobie na respie otworzymy przy kitusiach, które są zbagowane w mapie. Nie wiem czemu. Aha, i znikły nagle. No dobra.
Tech World, bądź dla nas bardziej szczęśliwy. Ja ciebie o to proszę. No i jest szczęśliwy, widzowie. Mamy Cute Dinozaur. Siemano, kolego. Mówiłem, Tech World oddaje. Tech World oddaje. Pokażcie mi animację jeszcze, jak się pojawi tutaj. I to chyba z ledwo, nie wiem, 50, może 100 giftów. Także mamy Huge Triceratops. Ile taki huge jest na dzisiejszy moment warty w ogóle? 134 miliony. Ej, ten huge mega utrzymuje ceny. Czyli te gifty, nie dziwię się, czemu tak szybko schodzą. One jeszcze 3-4 dni temu kosztowały po 90 koła. Nawet wczoraj kosztowały 100 tysięcy, już dzisiaj 124. No ja się w ogóle nie dziwię, czemu one tak urosły w cenie. Każdy je wykupuje. Dobra, Tech World oddaje, to spróbujmy teraz otworzyć pod wodą na Tech Worldzie, bo pod wodą dużo osób ostatnio otwiera, więc ja też sobie muszę otworzyć. Let's go, zaspamimy sobie troszeczkę tymi giftami. Let's go, let's go. Może jeszcze jeden taki rainbow do kolekcji. Ja sobie zostawię rainbow, jak poleci, obiecuję. Na pamiąteczkę jednego takiego rainbowa bym sobie zostawił. Zaspammy elegancko tutaj ósemkami. No i sprawdźmy, widzu, zostaw łapkę na szczęście. Teraz zostaw łapkę. Zobaczmy, czy widz zostawił mi łapeczkę w górę. No nie, no widzu, że ty mi łapki w górę nie stawiłeś. Ale dobra, dobra, dam ci drugie podejście. Rozumiem, jesteś zaspany, zapomniałeś dać. Idę na jedną miejscówkę, zostawiasz łapkę w górę i trafiamy. Dokładnie tutaj pójdziemy, obok rajda. No i teraz widzu, strzel tutaj łapeczkę w górę i teraz sobie otwórzmy. Zobaczymy, czy tym razem mi zostawiłeś, czy jednak mnie nie lubisz. Sprawdźmy, zaspammy sobie elegancko tymi giftami. Let's go, aż grę nam wywali. Czy będzie coś ciekawego? Dobra, starczy, starczy. I czy mamy tu coś ciekawego? Uwaga, tyle giftów naraz. No i widzu, widzu, no i ja ciebie lubię. Ja ciebie, widzu, lubię. I teraz się zrozumiemy. Mamy kolejnego huge'a, kolejny huge do kolekcji. Możemy sobie nawet je tutaj ustawić. Ładnie prezentują się, w ogóle na tej mapie to idealnie, bo kolorystycznie się zgrywają. 260 milionów, a wydaliśmy aktualnie, no dobra, trochę więcej, ale nie ma tragedii, są dwa huge, elegancko. I to na otworzone 3000 giftów, okej, czyli 1 na 1500 nam wypada. Jeszcze, żeby tylko taki rainbow wypadł. To może rainbowa, widzowie, trafimy na normal wardzie. I na początku otworzymy sobie tutaj na respie bardziej te gifty, widzowie. A później pójdziemy do mojego szczęśliwego kitusia, który w ostatnim openingu bardzo mi pomógł, więc sobie tam też na pewno musimy otworzyć. A na początku przy indeksie sobie otworzymy. Jezu, ale ta gra laguje. Wiecie co? Ja chyba bez autoklikera będę otwierał, bo strasznie laguje z autoklikerem. No i widzicie, nawet autokliker szczęście nie pomaga. Dobra. Dobra, idziemy do kitusia i tutaj bez autoklikera otwieramy. Siema kituś, siemano, kolegów ci przyniosłem tutaj. Mam nadzieję, że jakoś mile ich ugościsz i trafisz jeszcze jednego tutaj huge'a dla mnie. Let's go. Całe pomieszczenie w giftach zaspamimy sobie. Pyk, 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 pyk. Otwieramy, nie gadamy, zobaczymy, czy nam tutaj huge wypadnie. Let's go. Starczy tyle giftów, czy mamy huge'a z tylu giftów, czy nie mamy huge'a. Kituś zawsze szczęście nam dawał. Teraz... No, kitusiu! Ja rozumiem, drugie podejście ci muszę dać. Okej, okej, nie ma problemu. Teraz z autoklikerem sobie otworzę. Zobaczymy, czy z autoklikerem będzie większe szczęście. Let's go! Proszę, 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 starczy. I czy mamy huge'a jeszcze jednego do kolekcji? Uwaga, 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 na razie nie widzę. Mamy dużo książek, jakiś poteczek. No ale huge'a nie ma. Normal world jakoś nie oddaje. No i pan kituś nie oddaje za bardzo. A giftów, widzowie, zostało nam 2781. Oj, bardzo mało. Czyli będzie trzeba iść na Trading Plazę. Ale w planach mam jeszcze przy drzewku otworzyć parę. Ale niedużo, troszeczkę przy drzewku. Bo drzewko na ostatnim openingu Exclusive jajek oddało i Rainbow Huge dropnąłem. Dokładnie Rainbow Huge Mr. Kraba. Także tyle sobie otwórzmy. Zobaczymy. Jedno podejście daje dla drzewka, niedużo giftów. Zobaczymy, czy przyniesie szczęście. No niestety nie, ta miejscówka również nie działa. Idziemy na Normal Plazę tym razem. I na Trading Plazie otworzymy sobie pozostałą ilość giftów, czyli 2561. Tak naprawdę wartość to 320 milionów, ale mógłbym razy dwa Raptor sprzedać, bo ludzie to na spokojnie za 200 ponad tysięcy kupują, czyli 600 milionów. Oby jeden rainbow wyleciał. Let's go. Zaspammy sobie tak losowo po 1, 4, 8. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje na Trading Plazie. Ja kliknąłem, żeby dodać kogoś do znajomych mi z klikiem w ogóle teraz. Co jest? Zobaczmy. Trading Plaza, czy będzie szczęśliwa dzisiejszego dnia dla mnie, czy niestety nie. Tutaj Rave Trolla Rainbow trafiłem pięknego. No ale na razie nic nie mamy. Okej, okej, dobra, za mało giftów. Rozumiem, Preston. No i jeszcze komuś trade'a wysłałem. To są te minusy teraz Trading Plazy, że jak klikniecie kogoś profil i to możecie komuś wysłać trade'a albo go dodać do znajomych właśnie, tak jak ja przed chwilą. Dobra, zobaczmy, czy coś tutaj jest w tych giftach. No halo, dwa huge'e nie mogą być, to jest za mało. XPLS dropnął chyba 10 z 10 tysięcy giftów. Ja z 7 tysięcy, dwa tylko? Nie, no za mało, widzowie. Ale lag, no lagują te gifty, byku. No i 1900 giftów nam, widzowie, zostało. Idziemy na Diamond Kopalnię. Tak, nie możemy skończyć. Muszą teraz wypaść przynajmniej 3 huge'e. Żeby te jeszcze 3 poleciały, to ja będę zadowolony. Żeby te 5 minimum dropnąć. Proszę, presto, no daj.
fajno, coś dobrego. Let's go, dawaj, 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 dawaj. Czy jest tutaj coś, czy mamy coś? No niestety nie mamy. Chyba widzowie Preston ma na mnie jakiegoś focha. Nic mi nie chce dać. Albo szykuje się tu Rainbow Shiny. Jedna albo druga opcja, nie ma innej. Dobra, zaspamimy, zaspamimy, nie patrzymy, tylko spamujemy. Uwaga, czy coś nam się tutaj narespi? Sprawdzam, otworzyłem bardzo dużo gifcików teraz, naprawdę bardzo dużo. No jak teraz nic nie ma, to ja jestem w szoku, naprawdę. Cały czas się otwierają, jeszcze jest szansa. No ale chyba nic nie ma. Widzowie, nie, no otworzyłem teraz około, nie wiem, 600-700 giftów na raz. No i nic nie mamy, okej, okay, spoko Preston, ewidentnie masz na mnie jakiegoś focha. Jeszcze sobie sprawdzę, Triceratops, no nie, tylko dwa są. Te, które wcześniej dropnęliśmy, a zostało nam 1090 giftów. Otwórzmy te 90 szybko. Może widzowie jeszcze zmienimy miejscówkę, bo na Trading Plazie to już w ogóle nam nic nie leci. Dobra, jeszcze dwa otworzyłem teraz i oficjalnie mamy równy 1000. A na Trading Plazie nie wypadł nam nawet jeden huge. Nawet jeden malutki nie wypadł. Ja już naprawdę nie wiem widzowie, gdzie ja mam iść otwierać. I myślę, że obok pterodaktyla sobie otworzymy, bo jest to ich kolega, co nie? Tu są dinozaury, tu jest dinozaur. To może bardziej będą mi wyskakiwały z tych giftów huge. Let's go. To sobie tu otworzymy przy rebirfie dokładnie. Pyk, pyk, pyk. 1000 ostatnich giftów. To już nie jest dużo. Już Prestonik musisz oddawać, bo jak teraz nie wyleci, to już nie wyleci w ogóle. Jeden malutki rainbow. Naprawdę. Ja tylko rainbowa chcę, bo chcę sobie go zostawić widzowie na pamiątkę. Czy będzie? Czy będzie z tylu giftów coś? No nie ma. Okej. Okay. A zostało nam już ekwipunku tylko 750. Zrobiłbym coś takiego, że otworzyłbym je wszystkie naraz. I wiecie co? Zróbmy tak. Nie będziemy tutaj wam przedłużali. Otwieramy 750 giftów naraz. Aż do zera. Zobaczymy, czy coś tutaj będziemy mieli fajnego. Szkoda, że tylko tak laguje, jak się otwiera z tym autoklikerem. Ale myślę, że jakoś jak wy to oglądacie, to was nie boli bardzo. Dobra, zobaczmy, czy będzie chociaż jeszcze jeden z tych 750 giftów. Oficjalnie wszystkie otworzyłem. Sprawdźmy, czy mamy tutaj chociaż jednego jeszcze huge'a, czy to już jest nasz koniec. No, to jest widzowie oficjalnie nasz koniec. 7000 giftów, wypadły nam tylko dwa huge'e. Sprawdźmy jeszcze do ekwipunku, czy na pewno nie było takiegoś rainbow shiny. No nie ma, nie ma, dwa normal tylko poleciały. Ech, widzowie, szybkie podliczenie, ile wydałem, ile straciłem. Prosta matematyka, 7000 giftów razy 150 sztuka, bo dawałem różnie, od 150 nawet 200 coś tysięcy, ale uśrednimy 150 za gifta dałem, czyli wychodzi nam bilion gemów na ten opening. Trafiłem dwa huge warte 260 milionów, ale sprzedam je za 250, czyli oficjalnie w dzisiejszym openingu widzowie jesteśmy na minus 750 milionów. Czyli ten opening totalnie nie oddał. Ja muszę widzowie kiedyś chyba wziąć konto Expeleza do openingu, bo on ma farta. No dobra, ja się z wami widzowie podzielę jednym huge'em, jednego sobie zatrzymam. No chyba, że wbijecie 1000 łapek, to rozdam wam oba te huge'e. Ale to już zależy od was. Pamiętajcie, 500 łapek równa się jeden taki huge do wygrania, 1000 łapek równa się dwa. Także mam nadzieję, że wbijecie 1000 łapek i wyzerujecie mnie z obu huge'ej. No i żeby je wygrać obowiązkowo, tak jak mówiłem, łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz ważnik. No i na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców albo zwycięzcę. A propos zwycięzcy, na ekranie macie teraz ostatniego. Serdecznie mordeczku ci gratuluję, idziemy do mailboxa wysłać ci nagrodę. Wpisujemy nick zwycięzcy, jest to Filip. Gratuluję cieplutko panie kolego. Do wygrania był huge mech dino warty 70 milionów, także zaznaczamy, potwierdzamy i oczywiście wysyłamy. No i nagroda powędrowała do twojego mailboxa przyjacielu. A póki co to na tyle w dzisiejszym odcinku. Życzę wam wspaniałego dzionka albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. Ja będę zmykał, także siemanu!